Witajcie towarzysze w kolejnym odcinku z Workers and Resources Soviet Republic. Poza odcinkiem wprowadziłem drobne zmiany, ponieważ tak jak pisaliście, to za bardzo nie miało sensu, te 500 metrów. Delikatnie to skróciłem, 400 metrów zapasu to i tak będzie bardzo, bardzo dużo. Także tam to zrobiłem oraz tutaj też przed tą stacją. No a dzisiaj, podobnie jak ostatnio, czekają nas serio wielkie plany. Myślę, że przeprowadzimy sobie jakieś tory tutaj obok tego przyszłego miasta. Gdzieś tu pewnie objedziemy przy tych polach. Możliwe, że też uda się zaplanować, jak tutaj ta cała okolica chemiczna będzie wyglądała. Ale zanim to wszystko, to chciałbym bardzo podziękować 10 losowym wspierającym. Klara, Lewe, Arekowy, Rafał, Johnny, Pandzia, Mateusz, Igor, Myszor oraz Kostek. Oczywiście pełna lista standardowo na końcu odcinka. Mam nadzieję, że takie dodatkowe wyróżnienie Wam się podoba i możliwe, że zrobimy sobie z tego taką stałą część odcinka. A teraz przejdźmy już do budowy, tylko dzisiaj ja bym chciał może włączyć czas, chociażby na taką normalną prędkość, żeby to wszystko nam tam jakoś działało i żeby tutaj te helikoptery budowały mi na przykład to biuro budowy. Więc zacznijmy od tych torów, tak? Weźmy sobie takie i ja bym teraz chciał wyjechać jakoś powiedzmy tutaj. Włączmy sobie może tę mapkę i to by w takim razie wyglądało jakoś tak. Wyjeżdżamy tutaj, chociaż może inaczej. Nie wyjeżdżajmy stamtąd, tylko po prostu przeprowadźmy sobie taki prosty tor tutaj. Możemy oczywiście wyrównać teren pod nim. Dalej, tutaj taki drugi do tego miejsca. No i jak ja bym to teraz dalej widział? Na pewno będziemy potrzebowali jakiejś takiej głównej stacji tutaj w mieście. Co by tutaj wziąć? Coś takiego? No trochę dużo tych torów dalej. Jest jeszcze takie coś później. Okej, może cztery. Cztery by mogły być, tylko ja bym to chciał postawić jakoś kawałeczek dalej, żeby to nie było tak na uboczu. Spróbujmy na przykład zrobić coś takiego. Tak, tutaj. Teraz weźmy takie tory i jak ja bym to chciał podłączyć. Może jakoś ciekawiej niż zwykle, więc po pierwsze to spróbujmy wyjechać w ogóle z takim prostym torem. Dalej, żebym to sobie zmierzył, to zróbmy coś takiego. Dalej, kolejny taki tor. Czy to jest już na środku? To znaczy z tym akurat może być ciężko, żeby mi to tak idealnie tutaj wyszło. To by chyba trzeba zrobić inaczej. Czyli wyjechałbym na przykład jakoś z tego toru, podłączymy się tam, tylko ja bym nie chciał, żeby to tak wyglądało. No nie. W takim razie inaczej. Musimy najpierw wyjechać z czymś takim i teraz dojechać do tego. Okej, powiedzmy, że jakiś taki łuk. Ja bym to zrobił tak, że te dwa tory to będą do jazdy w tamtym kierunku. Czyli tutaj musielibyśmy to teraz sobie zmierzyć i w takim razie robimy znowu te 400 metrów. Sam ten peron ma 200 metrów, dalej kawałeczek tutaj 300, 370, 404. Czyli podjeżdżamy z tym jeszcze kawałek dalej i na przykład tu robimy sobie takie rozgałęzienie. Dalej, po drugiej stronie. No to może ja bym wyjechał po prostu jakoś tędy. I co, teraz jedziemy równo przy tym? Chyba nie, tu musimy inaczej. Czyli powiedzmy, że na przykład coś takiego. I teraz z tym łączymy się do tamtego, tak. Teraz tutaj wyjeżdżamy z takim kolejnym torem. Co tu się stało? Aha, bo to mi się przykleiło bardziej do tamtego. To znaczy, to nawet dobrze wygląda. Okej. W takim razie inaczej. To niech będzie przyklejone tu. Przechodzimy z takim drugim torem i dopiero to połączymy jakoś z tamtym. Takie coś, tak. I teraz tutaj podłączamy się jakoś, o ile to mi w ogóle pozwoli, a jak nie, to spróbujmy z drugiej strony, tylko najlepiej właśnie jakoś w tym miejscu. Okej, to może wyglądać tak. Chociaż jeszcze coś mi się tutaj nie podoba. Czy nie lepiej byłoby na przykład zrobić tak, żeby te dwa tory tutaj w środku były obok siebie, a nie, że nagle mamy taki duży odstęp? No chyba tak by właśnie było lepiej. Oczywiście, że to teraz wygląda dużo, dużo lepiej. Czyli to jest ten zjazd na dworzec pasażerski, a chciałbym tu mieć jeszcze jakąś stację towarową. Taką stację, przy której później będziemy mogli też postawić jakieś magazyny. Tutaj będziemy trzymać jakieś cegły, jakieś deski, tego typu materiały budowlane, dzięki którym będziemy mogli budować to miasto. Także teraz robimy taki skręt tam, to znaczy chciałbym mieć też jakieś tory ewentualnie tutaj do omijania tej stacji. Spróbujmy w takim razie zrobić coś takiego. Aha, tylko że ja teraz tego nie wygładzę. Dobra, spróbuję to po prostu tak zrobić. Dalej, drugi tor.
I zobaczmy teraz, czy to jest na pewno prosto. No dobra, tak może być. Teraz z tego miejsca wyjeżdżamy i łączymy się do tych torów, chociaż pytanie, czy ja tutaj teraz będę miał te 400 metrów. Zobaczmy, jakoś stąd tutaj będzie 200, nawet widzę, że mniej. Jedziemy dalej, dalej, no i mamy tu jakieś 352. To będzie trzeba zrobić w takim razie inaczej, może nie prosto, bo to też będzie przeszkadzało tutaj, z wyjazdem czy tam z jakimiś magazynami. Tylko pojedziemy na przykład jakoś tak, okej, tutaj sobie skręcimy i potem też łatwiej będzie wrócić na te tory. No i teraz jeśli chodzi o to, to zobaczmy, gdzie by było te 400 metrów. Jakoś tak, 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 tutaj jest 366, 407 mniej więcej tutaj. No to spróbujmy jakoś kawałek dalej, łączymy się. Aha, skrzyżowanie niedozwolone. Spróbujmy z tej strony. No to by musiało być tu. No niby te 400 metrów będzie. Okej, ja bym może spróbował. Wyczyśćmy to i zmierzę to jeszcze raz. No i mierząc dotąd, bo dalej tak naprawdę to nie ma sensu, to wychodzi nam 355. Czy ja naprawdę potrzebuję tutaj aż 400 metrów? W sumie do miasta to może nie będą przejeżdżały aż takie wielkie pociągi. Wielkie pociągi to podjadą może po jakieś płody rolne, po jakieś chemikalia, żeby je wyeksportować, a tutaj no to na bieżąco jakiś cegieł będziemy dostarczać. Dobra, powiedzmy, że coś takiego wystarczy. Dalej, chciałbym też na przykład zmierzyć to sobie tutaj, gdzie by było te 400 metrów. Jeszcze dalej, bo myślę, że warto byłoby tutaj postawić na przykład jakąś taką stację do tankowania. Czy mi się to teraz ładnie połączy? To znaczy, może się połączyć ładnie. Ja na przykład jeszcze więcej tych torów tutaj wyburzę. No i teraz spróbujmy przejechać stąd jakoś tam. No i pięknie. To łączymy też w ten sposób, wyłączmy sobie to, wyłączmy to, zobaczmy to z tej perspektywy, no delikatnie tam skręcamy, tak jak najbardziej może być. Dalej, będziemy też potrzebowali takiej stacji przeładunkowej ropy paliwa, ponieważ w tych okolicach to ja nie mam zamiaru stawiać jakiejś rafinerii, nie, nie, nie. Rafineria będzie tutaj, ewentualnie może kiedyś jakaś druga, więc fajnie by to było móc jakoś tutaj przywozić. No i tak się teraz zastanawiam, jak to postawić, czy po prostu jako kolejną stację, no to będzie troszeczkę takie słabe, bo będzie jechał jeden pociąg, długo się tam rozładowywał czy ładował, no to wtedy zrobi nam się kolejka. Najlepiej to by było postawić to jakoś obok i doprowadzić do tego osobne tory. Okej, mam taki pomysł. Po prostu tutaj postawimy taką stację z większą ilością tych torów, że nawet jak tu będzie stał jakiś pociąg, no to ten drugi będzie mógł go sobie tam jakoś ominąć. Przy okazji możemy to postawić jakoś troszeczkę dalej. To połączmy z tymi torami, to z tymi i teraz chyba zrobimy podobnie jak tutaj. Czyli jakieś 400 metrów, tak? Tutaj 197, dalej 316, no i właśnie. Teraz mamy te 400, tylko to w takim razie musimy zrobić tutaj zaraz za tym wjazdem. Czyli z takimi torami dojeżdżamy jeszcze na przykład jakoś tu i to łączymy po prostu z tym, chyba że jakoś tam. No to może wyglądać tak naprawdę jakoś tak. I teraz z drugiej strony tak samo, czyli przejeżdżamy z czymś takim dotąd i tu się próbujemy połączyć jakoś na przykład z tamtym torem. Tak może to wyglądać. No i zobaczmy, jakby to teraz wyglądało. Na przykład postawię to sobie jakoś tak. No i musimy to zrobić w ten sposób, że na przykład te tory tutaj połączą się z tamtym i musimy też zrobić możliwość ominięcia tym pociągom, które będą chciały pojechać gdzieś dalej. Czyli najprawdopodobniej będę to musiał przeprowadzić po prostu jakoś tak i co, teraz to ominąć. No bo tak naprawdę jakaś droga bardzo mi do tego nie jest potrzebna. Stąd wyjdziemy sobie z jakąś rurą, porobimy zbiorniki. Tylko że problem tutaj jest jeszcze taki, że jak na przykład jakieś pociągi się zatrzymają na tych środkowych peronach, to potem i tak my tutaj nie dojedziemy. To chyba będzie trzeba zrobić jeszcze sprytniej, tylko pierwsze co, to w ogóle pilnujmy tych odległości. Czyli 400 metrów mamy w tym miejscu i teraz trzeba by porobić jakieś takie przejazdy, żeby można wjechać tak naprawdę na dowolny tor. Zróbmy sobie może jeszcze coś takiego. No i co, z tego toru fajnie byłoby móc zjechać tutaj, żeby na przykład ominąć tę stację, z tego toru wjechać tu, żeby właśnie na nią pojechać. Tutaj podobnie, czyli dla tych, którzy jadą z tej strony, czyli możliwość przejechania na ten tor, gdyby ten tutaj po środku był zablokowany, no i tutaj podobnie. Okej, udało mi się to jakoś równo zrobić. Tylko w takim razie teraz ta stacja też jest za blisko. Tutaj to ja znowu będę potrzebował jakieś 400 metrów, czemu to tak krzywo idzie? Dobra, mamy to, czyli postawmy to jakoś w tych okolicach. Tutaj też są problemy z tym, że nie wszędzie da się wszystko postawić. Wiecie co? Może ja tego na razie nie będę stawiał, ponieważ mamy problem, że potrzebny jest płaski teren i podobnie jest z tymi torami. Nie mogę ich równać, więc może dobrym pomysłem byłoby postawienie teraz jakiegoś darmowego biura budowy. Czy ja w ogóle teraz mogę coś takiego postawić? Okej, mamy licznik 3x7.
Także dajmy to sobie jakoś tak. Ja teraz będę potrzebował koparki, spychacze. Do równania terenu chyba były potrzebne spychacze. Tak, to znaczy możemy zrobić tak. Kupimy dwa spychacze oraz dwie koparki. To też gdzieś nam się tam potem przyda. Weźmy takie dwie i one teraz przyjadą po prostu z tego przejścia granicznego. Zgadza się? Zgadza się. Problem z zasilaniem. Zobaczmy, co tam się dzieje. Czy mi czasami całe miasto się teraz nie odpięło? Aha, po prostu pali się podstacja. Zwykły dzień w Bluniksgradzie. Także tym się absolutnie nie przejmujemy. Mamy 78% zadowolenia, więc nawet to miasto jakoś działa. Jeszcze tak patrzę, narzekacie na przykład na przestępczość, 718 osób, no ale wątpię, żeby przy takiej ilości tych komisariatów tu jeszcze były jakieś problemy. W sądzie jakaś jedna sprawa, tutaj to działa, dalej w tych okolicach też to jak najbardziej działa. No a skoro już tutaj przeskoczyłem, a tam czekamy na te spychacze i koparki, to zerknąłbym, jak wygląda na przykład budowa tego. Potrzebujemy jeszcze żwiru, prefabrykatów, stali roboczo dni. A czy my takie rzeczy w ogóle tutaj mamy? Brakujące materiały na budowie żwir. Trzeba w takim razie włączyć ten taśmociąg. Tak, ja go kiedyś wyłączyłem, bo mieliśmy tego wszystkiego za dużo i nie dało się rozbierać. Też widzę, że jakiś Edward tutaj ma problem. Podejdźmy do niego. Aha, bo on już wybudował te tory i teraz za bardzo nie ma jak zawrócić. No to proszę bardzo, ciebie resetujemy i teraz możecie jechać dalej i jakoś budować kolejne tory w stronę tego trzeciego miasta. Jeszcze skoro jestem w tym rejonie, to może zrobimy coś takiego. Wszystkie te pojazdy z tego kołchozu ja sobie na razie może nie wezwij do bazy, tylko zmień miejsce pracy. Tutaj mamy zajezdnię. No dobra, tyle ile się da, niech tam pojedzie, a reszta na przykład na ten plac. Ten kołchoz jest do wyburzenia. Możemy to już teraz zrobić? Możemy, proszę bardzo. Oraz skoro robię coś takiego, to do wyburzenia są też te wszystkie pola i tak tego już nie pozbieramy. Też przy okazji możemy posprzątać te takie drogi. Też się tym zajmę teraz. Do tego dużego kołchozu nie przypisały mi się biura rozbiórkowe. Tutaj są odpady niebezpieczne, więc ja bym wolał nie korzystać z helikopterów. Bo one by mi to wywiozły za granicę i byśmy mnóstwo za to zapłacili. Tutaj to ja bym przypisał sobie to. Tak, klikamy, tylko ja bym chciał jeszcze zobaczyć. Odpady niebezpieczne my wywozimy na które wysypisko? Tutaj. No to jak najbardziej tak może być. Tutaj mamy taki ciekawy problem, że jest autobus, nie ma paliwa, Ctrl-H tutaj niestety na niego nie działa. Stacja benzynowa jest kawałeczek dalej, ale niestety nie ma w niej paliwa. Co robi CD Paliwo Nowa Huta 1? Czy ono w ogóle ma skąd brać to paliwo? Ajajaj, za bardzo nie ma. Niedobrze, niedobrze. A skoro tutaj nie ma paliwa, to by znaczyło, że paliwa też nie mamy tu. To znaczy, jest bardzo dobrze. Mamy mnóstwo tych pracowników, a jak tam z ropą naftową? No, słabiutko. To znaczy, w tych zbiornikach to raczej nie powinno jej być, ale akurat tutaj się powinna gromadzić. Jeszcze proszę mi w takim razie przypomnieć jedną rzecz. Czy my na przykład sprzedajemy tę ropę? Mamy taką możliwość, tak? A czy ja to teraz robię? Nie. W tym momencie cała ropa idzie do tego zbiornika. Później jeszcze ewentualnie przelewa się tutaj. Aha, i do tego takiego zbiornika dla tej elektrowni, więc elektrownia jest zabezpieczona. Co my tu jeszcze mamy? Paliwo powinno być w tym zbiorniku i teraz całe paliwo idzie właśnie do niego, tak? Czyli paliwa też nie sprzedajemy, więc co muszę zrobić? Zwiększyć wydajność tej rafinerii. To znaczy nie, co ja mówię? Zwiększyć wydajność wydobycia ropy, tak, bo rafineria ma teraz za mało ropy, żeby pracować. Pojawia się ropa, no to tam ta wydajność skacze do góry. Nie ma ropy, to spada. Mamy w tym momencie prawie wszystkich pracowników, więc tutaj wydajność powinna być bliżej setki. A czy mi się tutaj na przykład może coś spaliło, to znaczy mamy coś takiego. Budowa nie jest przypisana do biura budowy. Wezwijmy tutaj helikoptery, tak? Dalej, ty pracujesz, później tu się coś nie wybudowało albo spaliło, takie coś pracuje. W ogóle też bym zobaczył, jakie jest zużycie. 51% i ty w tym momencie produkujesz 3,46. Chociaż akurat w tym miejscu jest słaba jakość złoża, więc tutaj nie ma co się dziwić. Zobaczmy jeszcze dalej, co tu się dzieje. 67, produkcja 4,71, ok. Tutaj też nam wszystko działa. Zerknijmy jeszcze w tych okolicach. Pięknie to pracuje, tak, 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 więc ja się obawiam, że więcej tej ropy po prostu w tych okolicach już nie ma. No niestety, mam nadzieję, że te dwa tutaj dodatkowe kiwony jakoś pomogą, no a poza tym, to ja bym chyba musiał ograniczyć składowanie tego paliwa tutaj.
Tylko w takich miejscach jest taki problem, że ja chyba tego nie ustawię, że tyle ton paliwa, tyle ton masy bitumicznej, która tutaj nie dopłynie. No nie. To znaczy, możemy niby zrobić jeszcze coś takiego, że ja tutaj wyłączę tę pompę i chwilowo nie będziemy tego tam przelewać, chociaż może całej jej nie będę wyłączać. Zrobię tak, żeby całe to paliwo płynęło w tym momencie do tego zbiornika przy Nowej Hucie. Tak, tak, tak. To mi jest teraz potrzebne, a dla tej kolei, no to powiedzmy, że tyle na jakiś czas wystarczy. Czyli co ja teraz mogę tutaj zrobić, żeby to odblokować? Czemu wy go jakoś tam nie omijacie? Co ja mogę teraz z tobą zrobić? Chyba cię po prostu wysłać do zajezdni. Tak będzie najlepiej, chociaż teraz mamy taki problem, że ty się tam nie zmieścisz, no ale dobra. Pojedź w takim razie tutaj i teraz magicznie bez paliwa ruszysz i cała reszta też może jechać. Okej, wracajmy do tematu dzisiejszego odcinka, tyle poprawek wystarczy. Te maszyny już jadą, tylko jak one dojadą, to od razu będzie trzeba rozciąć tę drogę, żeby czasami nie pojechały mi tam tankować. Może od razu sobie usuniemy to, no i w tym momencie tak naprawdę nie macie nawet za bardzo gdzie tankować. Okej, oni mi tutaj dojechali, także rozcinamy jeszcze to i teraz możemy wrócić do tego, co ja tutaj robiłem. Czyli to była stacja tankowania, tak? Nie, przepraszam, jaka stacja tankowania? Stacja przeładunkowa ropy paliwa. Wróćmy sobie też z tą miarką. Okej, ja to miałem stawiać jakoś tu. Coś takiego, tylko tutaj mi jest potrzebny płaski teren, który wydaje mi się, że jest płaski, ale gra coś tutaj tego za bardzo nie ogarnia. No i teraz możemy coś takiego postawić, tak? I teraz podjeżdżamy sobie z takim torem, tylko niech to już będzie raczej takie łagodne. Pokażcie mi teraz, jak to z góry wygląda. No okej, to łączymy w takim razie z tym. No i teraz musimy przejechać jeszcze w takim razie z tymi torami, bo rozumiem, że tak po prostu prosto sobie nie przejedziemy. No nie, w takim razie ja się zastanawiam jeszcze nad czymś takim, czyli taka stacja, na której mamy cztery tory. I to by było tak naprawdę dobre, bo zobaczcie też, ile my tutaj mamy wyjść. Na takiej stacji są tylko dwa. Co ja bym tutaj chciał dostarczać? Paliwo dla miasta. Dalej, masa bitumiczna, żeby na przykład produkować asfalt i fajnie byłoby też przywozić tutaj ten nawóz w płynie, który potem już na przykład jakoś ciężarówkami byśmy dostarczali do tych kołchozów. No, 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 tak by było dobrze, więc wyburzamy to. I gdzie my teraz to wstawiamy? To nie musi być tak daleko, to by mogło być teraz jakoś tutaj. No właśnie, 400 metrów razem z tym peronem, czyli jeszcze trochę tych torów muszę usunąć. Także postawmy teraz coś takiego. Jak to się teraz połączy? Po prostu jedziemy stąd tutaj, tak, dalej z tego miejsca tu, no i teraz coś takiego, tu możemy odjechać od tamtych torów i to łączymy sobie tak. Dobra, pięknie, mamy to, mamy. Więc może na ten odcinek ja sobie te okolice zostawię. Tutaj oczywiście możemy rozpocząć budowę, bo chciałbym przejść jeszcze w okolice te chemiczne. To znaczy zaraz zobaczycie, gdzie ja dokładnie chciałbym przejść. No bo tak sobie patrzyłem tutaj na te zakłady chemiczne, no i są takie małe, tak? One są w stanie wyprodukować 0,81 ton tych chemikaliów. To na pewno nie jest coś, co ja bym tutaj chciał postawić. Tutaj mamy mieć takie zakłady chemiczne, które obsłużą mi całą mapkę, łącznie z jakimiś miastami, które w przyszłości wybudujemy tutaj. Ja bym też chciał te chemikalia najlepiej eksportować, więc absolutnie nie coś takiego. Często korzystaliśmy na poprzedniej serii z takich, które są w stanie wyprodukować 2,7 tony. A tu chyba mamy coś nowego, takie zakłady chemiczne z gry, które wyprodukują tego 9,4. To jest po prostu ogromny, ale piękny budynek, tylko wiecie, w czym jest problem? W tym, ile on zużywa tej ropy naftowej. 14 ton, więc skoro my już tam mamy problemy z tą ropą, to nie ma szans, żebym ja ją tutaj przywoził. Także będzie trzeba postawić na przykład jakieś kiwony tutaj w tych okolicach, tylko problem jest jeszcze taki, że my najlepsze złoża, no to właśnie mamy gdzieś tutaj pod tymi polami. No ale to myślę, że paru takich pól moglibyśmy się pozbyć, tak, dla takich kiwonów. Jeden taki jest w stanie wyprodukować 7, tam zużywamy 14, więc ja bym chciał może takie 4 kiwony, gdybym tam dwie takie wielkie fabryki chciał postawić. No jakoś tak, dobra, czyli co, wyburzamy to pole, wyburzamy to pole, nie martwcie się, tu jeszcze będzie dużo. Ja bym chciał jeszcze na przykład kolejną taką długą linię tutaj zrobić, więc te dwa pola tutaj tak naprawdę nic nie zmienią. Bierzemy taki kiwon i zobaczmy, tutaj mamy ładne złoże, ja bym chciał znaleźć 99%, okej. Dajmy to sobie jakoś ładnie do tych kratek. Dalej, kolejne takie piękne złoże, to co, będzie dopiero gdzieś tam po drugiej stronie? Może jednak wcześniej postawiłbym coś tutaj, jakieś 85%.
Później, co my tu jeszcze mamy? Po tej stronie 89, nawet 90, a tutaj dalej jakieś 94, no to nie, postawię to po prostu tu na razie. Czyli co, coś takiego 92%, później czy stawiamy to jeszcze tutaj, no słabe te procenty. Najlepiej to by było w takim razie wyburzyć jeszcze to pole, tak, i wybórzmy sobie też od razu tę drogę dojazdową, w sumie tutaj też możemy się tego pozbyć. No i stawiamy to w takim miejscu 87%. Do tych kiwonów raczej nic tam nie będzie podjeżdżało, no wiadomo, jacyś tylko strażacy ewentualnie, więc tutaj mogą być takie polne drogi, dobra, to możemy nawet przeprowadzić jakoś dalej, to tutaj podłączyć, czy ten się podłączył, tak, pięknie, oraz jeszcze trzeba by tego, czy ja się tutaj zmieszczę, nie za bardzo, w takim razie taka droga kawałek dalej, tutaj podłączenie, teraz tak, no i spróbujmy to podłączyć, a niech będzie jakoś w ten sposób, dobra, więc na pewno to będzie wyglądało ładniej niż to, co mamy tam. Na razie takie 4, a kiedyś zobaczymy, może jeszcze jakieś pola pozamieniam. Tylko teraz, czy ja bym nie chciał jeszcze odzyskać jakichś pól, bo w sumie tutaj by się nam teraz pomieściły takie średnie. No, coś takiego by można zrobić. Jedno takie, dalej drugie. I czy ja mogę postawić teraz takie trzecie? No mogę i tak naprawdę tylko kawałek nam się tutaj taki wyciął. Czy to ma sens? Bo to możemy tak naprawdę zrobić inaczej. Czyli wziąć takie duże pole i postawić je mniej więcej tak jak ono było. To znaczy problem tutaj akurat będzie z tym, że tam mamy drogę. Najlepiej to by było je postawić w takim razie w drugą stronę. Albo w ogóle jakoś tak, wtedy możliwe, że nic nie stracimy, tylko ta droga w takim razie będzie musiała być kawałek dalej. Na razie bym się jej całkowicie pozbył. No i co, wstawiamy teraz takie duże pole tutaj. Jak ja bym to podłączył? No zróbmy w takim razie ten przejazd jakoś tędy. Tutaj możemy podjechać gdzie? Do tej drogi? Może nie, niech to będzie już podłączone tutaj. To jest to pole, tak. I teraz jeszcze do tego jakoś trzeba dojechać, tak żeby nic tutaj nie stracić. Czyli taki fragmencik, tutaj skręcamy, pojedźmy z tym gdzieś tam jeszcze dalej i to w takim razie podłączymy w ten sposób. A tutaj na tyłach to może nam się jeszcze pomieszczą jakieś magazyny, a raczej zbiorniki, chodzi mi o coś takiego, zbiornik paliwa ropy, no bo jednak gdzieś by to trzeba wszystko trzymać. Czy to jest dobre miejsce? W sumie nie, to mi się tu nie mieści, to już lepiej coś takiego będzie postawić po prostu tutaj, tak. Możemy to od razu zrobić, tutaj oczywiście podłączamy polną drogę, no i wypadałoby jeszcze podłączyć te wszystkie kiwony. Postawimy tutaj na przykład takiego giganta i w sumie w tych okolicach to mogą być takie rury czy tam ropociągi na powietrzne. Jak najbardziej, to nie musi być pod ziemią, chociaż niektóre z tych chyba mogłyby. No w sumie zobaczmy, może by to nawet fajnie wyglądało, gdybyśmy tu podeszli jakoś tak do góry. W sumie możemy zacząć już stąd, przejść jakoś nad tą drogą, dałoby się to tak bezpośrednio. Okej, dałoby się. No dobrze, i niech sobie tutaj jakoś pod spodem jeżdżą takie traktory. Dalej, tutaj ten kiwon trzeba by podłączyć oraz jeszcze ten. Może to zrobimy troszkę inaczej, czyli takie coś. Tutaj może być taki naziemny. Uda to się? Coś? Chyba nie za bardzo. Okej, wiem czemu, bo to jest podziemna pompa. Myślałem, że tak będzie lepiej, ale chyba jednak nie. Czyli co, takie coś stawiamy w tym miejscu i to mi się od razu łączy. Dalej, tutaj to ja się obawiam, że już serio będzie trzeba zejść pod ziemię, bo jednak tu mamy taki wjazd na to pole. No chyba, że podjedziemy delikatnie do góry, 7 metrów wystarczy, no niby wystarczy. I teraz to łączymy z tym. Zmieści się jakiś traktor? Zmieści. No i zobaczmy teraz z tego miejsca jakoś tam na przykład do góry. To znaczy może bym chciał więcej jakichś takich prostych odcinków. O, coś przed chwilą było? Takie coś. Tak to może wyglądać i teraz jeszcze w takim razie z tego miejsca jakoś tutaj. Czy to już zrobimy może serio pod ziemią? Chociaż, dobra, niech tak będzie. Niech to wygląda jakoś tak ciekawie. Czyli mamy to wszystko połączone, będziemy zbierać tę ropę do tego zbiornika, a potem z tego zbiornika to ja chciałbym taki super długi ropociąg gdzieś tutaj w te okolice fabryczne. Wolałbym tego nie przewozić ciężarówkami, jednak na bieżąco chcemy mieć do tego dostęp. Ale dzisiaj to ja się na pewno tą długą rurą nie będę zajmował. Przede wszystkim, no to na początku muszą nam wybudować to. Teraz, jeszcze pewne poprawki, ale nie gdzieś tam w stolicy, tylko poprawki tego, co ja robiłem ostatnio. Ponieważ tutaj mamy te silosy, tak, chcę mieć dwa, widziałem tam jakiś komentarz, że niby jeden wystarczy, ale wolałbym mieć tego więcej. Przez wiele lat niech zbierają te płody rolne, może ja ich w ogóle nie będę sprzedawał, miejmy takie dwa pełne silosy na wiele lat. Ale o co mi teraz chodzi, to ja bym chciał tutaj zrobić taką stację rozładunkową, a raczej drogowy terminal towarowy.
Bierzemy taki na 6 pojazdów i wtedy 6 takich ciężarówek, 6 takich krytych skrzyń będzie się mogło naraz rozładowywać. To może być fajne, tylko jak my to w takim razie podłączamy? No bo mieliśmy takie dwa podłączenia do tego, czyli to będzie trzeba zrobić troszeczkę inaczej. Może pozbądźmy się tego takiego wyjazdu tutaj. No i taki budynek to ja po prostu postawię jakoś tak. Do niego robimy dojazd taką drogą z tych płyt, ale to sobie z powrotem też podłączę. Gdyby to nie działało, gdyby to się spaliło, no to mamy wtedy wjazd bezpośrednio do tego silosa. A może część centrów dystrybucyjnych podłączymy tutaj, część tam, zobaczymy. Miejmy możliwość potem ewentualnej zmiany. No i teraz coś takiego zrobię sobie też tutaj. No i to już mamy, więc teraz przechodzimy do kolejnych poprawek, a dokładniej do rozbudowy. Czyli bierzemy sobie jeszcze więcej tych pól i ja bym to chciał właśnie zrobić tak, jak przedtem mówiłem, czyli taka cała dodatkowa linia. No i w tym momencie mamy 45 pól. Przy okazji też sobie coś tutaj poprawiłem, bo troszeczkę to było przesunięte. 45 pól, właśnie. W komentarzach pisaliście, że jeden taki kołchoz ogarnie 30. Czyli dwa nam takie wystarczą, tylko że będziemy potrzebowali więcej tych centrów dystrybucyjnych. Też, z tego co czytałem w waszych komentarzach, to jedno takie wystarcza na 15 pól, czyli tutaj mamy 45, czyli jeszcze jedno by się takie przydało. To może ja je postawię na przykład jakoś tak, oczywiście taka droga z tych płyt, podjeżdżamy sobie tutaj, aha, bo są znowu jakieś problemy. Czy to zadziała tak, jak właśnie ktoś mi pisał, czyli wyrównywać? Tam niby zadziałało, ale tam mi serio pisało, że jest krzywe, a w takim miejscu, no to ja niestety nie mam teraz tego spychacza, bo tamto jest za daleko. No dobrze, w takim razie próbujemy bez tego. Uda się zrobić coś takiego? Może być. To nie musi być idealnie prosto. Czyli mamy te trzy, mamy tutaj dwa kołchozy, więc jeszcze taka bardzo, bardzo ważna rzecz, czyli jakoś te pola trzeba podłączyć. Więc tutaj przejedziemy sobie z taką drogą, jaki ja odstęp robiłem. Nie na pierwszej linii od pola, tylko na drugiej. Czyli nie tutaj, tylko kawałeczek dalej, czyli coś takiego. No to jedziemy. Jedziemy aż dotąd, tak, tutaj w ogóle mamy taką górkę. Zobaczmy, jakby to teraz zrobić. Może spróbujmy przejechać jakoś tędy tak krzywo, to wszystko nie musi być idealnie proste. Przejeżdżamy sobie tak i tutaj byśmy się podłączyli może jakoś do tej drogi. Tylko niech ona jeszcze kawałeczek idzie prosto, na przykład do końca tego pola. I co? Ona potem pójdzie tam dalej? W sumie nie musi. Może od razu skręcić jakoś tutaj. Jakiś ten łuk przyjemniejszy by się dało. No niby coś takiego. No dobrze, może być. Podjeżdżamy teraz tutaj. Z tym jeszcze może kawałeczek dalej. I teraz robimy taki zakręt tu. No i w takim razie zostało nam jeszcze podłączyć te wszystkie pola. Połączenia mamy zrobione. Tutaj w jednym miejscu miałem problem. Zacząłem jakoś równać. No i się udało. Także ta metoda najprawdopodobniej działa. A teraz tak się jeszcze zastanawiam na przykład nad jakimś przejazdem tutaj przez środek, żeby jednak z tych kołchozów było łatwiej tutaj gdzieś podjechać. Czyli co, może jakoś tutaj mniej więcej w środku i tak, żeby jak najmniej te pola uszkodzić. Przejeżdżamy tak? No i pięknie, nic się nie uszkodzi, czyli będzie taka droga idealnie przy tych płotkach. W takim razie teraz przejeżdżamy jeszcze stąd na drugą stronę. Aha, tylko że tutaj już dojeżdżamy w te okolice takie z tą ropą. No ale to jakoś bardzo nie będzie mi przeszkadzało. Dojedźmy po prostu tak, kawałek tego pola utniemy, ale to już tak naprawdę mniejsza z tym. Także mamy tutaj taki fajny skrót przez środek. No a skoro mamy coś takiego, to ja teraz myślę o takiej rzeczy, żeby na przykład wyciąć całkowicie to pole. Ono i tak tutaj było tak w drugą stronę, trochę to słabo wyglądało. I w takim razie te kołchozy też wyburzyć i postawić jakoś tam bardziej na środku, żeby miały bliżej do tych pól, tak jak właśnie też sugerowaliście w komentarzach. Tylko jeszcze chciałbym zerknąć, czy aby na pewno nic tu nie będziemy wydobywać. No właśnie, coś tu jeszcze niby by można. Trochę mi szkoda takich dobrych złóż, no kawałek dalej jest już gorzej, ale też nie chciałbym specjalnie wycinać kolejnych tych pól. Dobra, zrobimy może tak, ja sobie od razu postawię po prostu taki ostatni kiwon. Tutaj gdzieś mieliśmy 70%, czy można go postawić tak, żeby jakoś mało przeszkadzał? No nie, on musi być tak naprawdę tutaj praktycznie na środku. No dobrze, spróbujmy sobie to miejsce zarezerwować i teraz zobaczmy na ten kołchoz. Czyli co, taki jeden duży tutaj zmieści się jak najbardziej, no i chyba tak naprawdę bez problemów zmieścimy drugi. Oczywiście, tu się zmieści taki jeden, tu jeszcze ewentualnie kolejny, gdybym kiedyś chciał mieć trzy. Ja go może postawię właśnie w tym miejscu, tutaj będzie miał bliżej do tych pól. Tutaj to takie słabe miejsce, bo trzeba by tą polną drogą gdzieś tam wyjeżdżać, także
to będzie dużo lepsze. Łączymy taką drogą z tych płyt, tak? Może to być w ten sposób, to sobie rozpoczynamy. Przy okazji możemy też podłączyć ten kiwon, czyli tu jakiś taki prosty fragment, może troszkę krótszy, coś takiego, to łączymy z tym. Także podjazdy tutaj wszędzie mamy. No i jeszcze jakieś podłączenie, ja to bym zrobił w ten sposób, czyli tu sobie postawimy taką pompę, tylko że ja ją postawiłem w złą stronę, jednak chciałbym, żeby droga była w tym kierunku. Okej, teraz powinno być dobrze i w takim razie jeszcze z tą drogą zrobimy inaczej, czyli bez takiego zakrętu. Tutaj przejeżdżamy prosto, to podłączamy tak, dalej. Czy to podłączamy już bezpośrednio? No niech będzie. Też w tych okolicach w przyszłości postawimy sobie jakiś zbiornik na ten nawóz, ale z tym bym jeszcze poczekał. To w tym momencie nie jest najważniejsze. Okej, także w ten sposób zakończymy ten dzisiejszy odcinek, w którym poplanowaliśmy sobie tutaj jakieś nowe stacje, nowe tory. Do tego posprzątaliśmy sobie troszeczkę tutaj w nowej hucie, widzę, że ten kołchoz już praktycznie rozebrali, tutaj też nie mamy tych pól. A za to więcej pól mamy jeszcze tutaj, w sumie 45, do tego będzie ropa, kołchozy będą w lepszych miejscach. Oraz ten rozładunek do silosów powinien być szybszy. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to koniecznie pamiętajcie o łapeczce w górę, trzymajcie się, do następnego razu, pa pa, cześć, cześć.